Hejka, witam. Witam wszystkich ponownie. Witam ponownie nad piękną, malowniczą, niewielką rzeczką. Po długiej przerwie udało mi się przyjechać na Pstrągi w końcu, na moje kochane Pstrążki. Mamy połowę maja. Połowę maja, jeden z takich, przynajmniej jak dla mnie, najpiękniejszych okresów na łapanie Pstrągów. Jest już fajnie ciepło, długi dzień. Chaszczy jeszcze nie takie pokrzywy, nie takie wielkie, tam powiedzmy na pół metra, nie na dwa jak w lecie. Wody tak w miarę, przynajmniej więcej, jeśli w porównaniu do lata. No także taki jeden z fajniejszych okresów. Dzień zapowiada się taki pochmurno ze słoneczkiem, zobaczymy, tak przynajmniej przepowiadali, zobaczymy jak będzie. Ja założyłem jednego z takich moich ulubionych twitchowych woblerków. No i ruszam w górę rzeki. Może uda mi się tam jakoś rozpocząć. Dzisiaj jest ten pierwszy dzień. Może ten okres majowy jakoś tam uda mi się jakimś fajnym kropaskiem otworzyć, mam nadzieję. Jak macie ochotę, zapraszam serdecznie do oglądania. Także ruszam w górę rzeki i na razie do zobaczyska. Hej. Krzak będzie rzucić, sprowadzić przynętę. O kurde, ale fajny pstrąg. No proszę. No mam go. No jest. No jest. Pstrążek ładny. Pomoczymy łapki. No szybciutko, dawaj. O! To jest najpiękniejsze z tego wszystkiego. Polecam. Płynął do siebie. Fajne miejsce znowu. Duży pstrąg. No ale piękny, duży pstrąg. No i poszedł. No i poszedł, ale piękny. Szkoda. Szkoda. No ale bez zadziorki. Zrobiły może swoje. No i tyle go widziałem. Próbujemy dalej. Może gdzieś jeszcze tam dalej stoi. Pochmurzyło się. Pogoda zrobiła się typowo pod Pstrąga. Tak ze słońcem to tak nie za bardzo. Słońcem to tak nie za bardzo. Teraz się fajnie pochmurzyło. Zobaczymy, jak to wpłynie na Pstrążki. Nie wiem, czy to nie szczupak. Ale chodzi. Strąg, ale gaban. Pójdziemy. Tu. Ale walczy. Kręcimy hamulec. Kurde, jeszcze nie skończył.
Jeszcze nie skończył. Ja pierdziel. Ale walczy. Troszkę się chyba źle zaczepił, może przez to. Ale walczy. Ale walczy. No źle jest zaczepiony. Źle jest zaczepiony, ale już go mam. Nie taki duży wcale. Po prostu źle się wpiął. Źle się wpiął. Ciutka do wody. O, pięknie. Pięknie i szybciutko. Już go nie ma. I o to chodzi. O, pięknie żurawie. Słuchajcie, co może być piękniejszego? Ptaszki ćwierkają. Większe, mniejsze. O, wpadłem w jakąś dziurę po prostu chyba teraz. Piękna rzeka. Rybki są. Cóż chcieć więcej? Sobie tu zrobić miejsce. Kropaska. No już go mam. Ale piękny. Patrzcie, jaki piękny. No nic, moczymy łapeczki. Uhu, tak szybko? Jak tak szybko, to na razie. No, udało się złapać fajnego pstrąga znowu. Oj, puknąłem jakiegoś owada chyba. Pstrążek tak w miarę fajnie, normalnie zaczepiony. O, tu znowu fajne miejsce jest. Jest pstrąg, patrzcie. Ale wariat. Ale wariat, zejdziemy po niego. Zejdziemy po niego. No, już. Już cię mam. Już cię mam.
Zobaczcie, jest. Nie za duży. Piękne miejsce znowu. O, tam właśnie, tam. Nie chce się pokazać. Miejsce jest pierwsza klasa, słuchajcie. No ale nic nie wyskoczyło. Idziemy dalej. Kawałeczek dalej, powolutku. Mamy miejscówę znowu. A tu znowu miejscówa piękna. Ach, tamta trzcinka mi przeszkadza. I to bardzo mi przeszkadza. Bardzo mi przeszkadza. Jakoś będzie trzeba ją tu spróbować ominąć. Tak. O, niech sobie wpłynie tam między pod te burtki. O, nie chce nic. To miejsce jest bomba. No ale czasem i tak bywa, czasem takie miejsce. Można by pomyśleć, że na stówę coś tu jest. A tu tymczasem... Oj, był! Ale był pstrąg wielki! Złapał! Ale jazda! Ale jazda! Patrzcie, jaki kaban! Mówiłem, że tam jest. Mówiłem, że tam jest. Muszę cię tu jakoś tak... Ale wielki, fajny. Już. Już jest mój. Piękny. Ha, ha. Przepiękny. Patrzcie. Taki wielki. Słuchajcie, wszedłem do wody. Cały jestem po kolana w wodzie, patrzcie. No. Pięknie. Poszedł do siebie. Piękny kopas. Niestety wylazło trochę słońce teraz. Bardzo mi się to uśmiecha, jak mam być szczery. Pstrągą chyba też nie. No ale zobaczymy.
A czy jest pstrąg? Był tu. Nieduży, ale jest. Nieduży, ale był. Płynął, ale nieduży. Taki może z 30-35 najwyżej. Spróbujemy, może siedzi jakiś większy tam dalej. Chyba nie siedzi. Miejscuwa jest kapitalna. Słuchajcie, kończę na dzisiaj. Piękny dzień. Parę rybek się pokazało, parę rybek się złowiło. Pstrążki mniejsze, większe. Wszystkie piękne, wszystkie wróciły do wody. Wszystkie wróciły do wody, do czego Was serdecznie jeszcze raz namawiam. Naprawdę na takich mniejszych rzekach wypuszczajcie rybki, bo po prostu rzekę łatwo przełowić. Taki dzionek słoneczny z chwilami zachmurzenia. Zdecydowanie lepiej rybki reagowały, jak było tak, no jak było zachmurzone, jak słonko chowało się w chmury. Teraz od dłuższego czasu już tak świeci słońce i no i od dłuższego czasu też już nie miałem kontaktu z rybą, także kończę. Do samochodu kawał drogi, jak zwykle będę wracał pewnie ze 2 godziny. No jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę, jeśli się nie podobało, łapka w dół. Także tyle na dziś i do następnego razu, no pewnie na kropaskach. Na razie, hej.